To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grat, bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko, emocje gwarantowane. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze spotkanie to będzie prawdziwa piłkarska uczta. Drużyna Barcelony zmierzy się z FC Porto. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Spójrzmy, jakim składem zagra dzisiaj Barcelona. W bramce Marc-André Ter Stegen. W obronie Jules Koundé wystąpi razem z Andreasem Christensenem. Gavi oraz Rafinha zagrają po bokach pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Przed nami pierwsza jedenastka Porto. Spójrzmy. Dobrze, teraz Porto wykorzystuje miejsce na skrzydle. Faul. Gwizdek. Wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Dogrywa z wolnego w pole karne rywali. Jeszcze mogą szukać dobitki. Tak, ta bramka nie mogła zostać uznana. Oczywisty spalony. Tak, tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Nikt zresztą nie protestuje przeciwko tej decyzji. Z piłką Pedri. Teraz centra do Lewandowskiego. Pedri ma piłkę. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast nogi. Takie cuda potrafią wyczyniać z futbolówką. Obrońcy są wtedy bezradni. Sędzia gwiżdże. Wolny z tej pozycji będzie groźny. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Bramkarz pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie. A ta pierwsza najwyższej klasy. Jestem pod wrażeniem jego opanowania. Pozbierał się raz, dwa po tamtej interwencji. Teraz może uspokoić grę. Będzie bramka! No, zdrowo to teraz przerzucił nad bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. I mamy skuteczny odbiór, świetne zachowanie. Gavi przy piłce. Z powrotem do Lewandowskiego. Nic z tego nie będzie, przynajmniej nie tym razem. Offside. A mogło być inaczej. Była próba powrotu ze spalonego, no tylko wyszło nie wtedy. Gavi przy piłce. Rzuca piłkę pod bramkę. Jest! Robert Lewandowski! Otwiera wynik spotkania. On jest po prostu niezawodny. Wszystko zaczęło się tutaj od świetnej centry, a lewy wykorzystał swoje warunki fizyczne i głową pokonał bramkarza. Porto traci zatem bramkę i zaczyna od środka. Ciekawe, co zrobią, by wyrównać. I Marcano. Strata Porto. To musi być bramka. I dalej groźnie. I znowu strzelają. Ależ imponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. Teraz widać, jak potężny to był strzał. Udało się włożyć w niego całą siłę. Piłka niczym pocisk wbiła się w siatkę. Co za gol! W
mina menedżera mówi wszystko. To nie ich dzień, ale nawet grając słabo można pokazać wolę walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podopiecznych. Co to było za kiepskie podanie? Przeciwnik nie odpuszcza. Wolna przestrzeń na skrzydle dla Porto. Słupek! Co się dzieje? Kto ma piłkę? Spore tam było zamieszanie. Bramkarz zadrżała, ale koniec końców bramkarz ma piłkę w rękach. Było naprawdę niebezpiecznie. Po tym trafieniu w aluminium zagrożenie nie minęło. Teraz wreszcie można uspokoić grę. Podanie do Rafini. Lewandowski! Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział, w jakiej jest jej formie. W pełni zasłużony wyczyn. Mecz jeszcze trwa, ale Barcelona jest już chyba poza zasięgiem rywala. I Rafinha. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Bez wątpienia, było przewinienie, będzie rzut wolny. Udało mu się obrać obronę. I udało się zablokować. Mamy przechwyt. Grujić. Ma teraz szansę. Broni. Dobrze. Z rożnego w okolice jedenastki. A i piękna to była parada. Ale uwaga, jest pod presją. Lewandowski. Gavi. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Piłkę dostaje De Jong. No i słupek! Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Zastosowana korzyść, gra idzie dalej. On to potrafi się zastawić, rywale nie mogą zabrać mu piłki. Strzał z daleka, ale bramkarz nie dał się zaskoczyć. Robert Lewandowski, kosmos, co tu się dzieje, znowu gol. A zatem cztery bramki przewagi. Spójrzmy raz jeszcze na tę akcję. Świetnie się zastawia, znajduje sobie miejsce, nie ulega presji i mamy z tego piękną bramkę. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Otavio. I obrona teraz ograna. Próbuje teraz szczęścia. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. I za chwilę zobaczymy rzut rożny. Na 11 metr z rogu.
wybija piłkę z dala od bramki. Wślizg! Sędzia wahał się, ale nie dyktuje jedenastki. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. Oddali piłkę przeciwnikom. I Rafinha do Pedriego. Niebywałe! Znowu piłka w siatce! Sięgają jak po swoje, mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Popatrzmy, jak wspaniale wymierzył to prostopadłe podanie. Nie było spalonego, a Robert wpakował piłkę do bramki z najmniejszej odległości. On w takich sytuacjach niezwykle się mówi. Powiększają przewagę, 5 do 0. I Marcano. Grujić. Nie tym razem. Strata. O i trochę przysnęła obrona. Groźna strata blisko własnej bramki. Rywale naciskają. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Miękkie dogranie, będzie groźnie. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Okazja teraz! O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Po tej sytuacji mamy rzut rożny. Głęboko w pole karne zagrywa. No nie, widziałem już tę piłkę w bramce. Jak to nie weszło? Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Podanie do Rafinhi. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Zagranie z centry nie dochodzi. Przejęcie piłki przez obronę. Frankie. Zagranie do Araujo. Świetne, prostopadłe zagranie. Bardzo dobra interwencja. Pedri wykonuje rzut rożny. No i już po akcji. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Kłopot z rozegraniem. Zastosowana korzyść. Gra idzie dalej. Grujić. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? De Jong. Dobre przerwanie akcji rywala. Lewandowski ma teraz piłkę. Odważnie blokuje strzał. Gwizdek, czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone.
Gruić. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. On jest niemożliwy, jak on to wyjął. Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił, brawo. I teraz skuteczne wybicie piłki. Jak to rozegra, jest okazja do kontry. Strzał z daleka. Rzut rożny dla Barcelony. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Obrońca wykonał swoją robotę. Przerwał teraz groźny atak. Przejął piłkę. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Rafinha. Strzał do zapomnienia. Zupełnie mu nie wyszło. Nawet jak się strzela z daleka, to sama moc nie wystarczy. Przerwa w grze. A w niej dochodzi do zmiany w zespole. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Lewandowski ma teraz piłkę. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. A więc jednak gwizdek. Mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. Mocne, czyste wejście. Piłkę dostaje De Jong. Ronald Araujo. No i teraz strata piłki. Lewandowski. Alex Balde. Dobrze blokuje to uderzenie. Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Gruić. Przejmuje piłkę Porto. Z tego może coś być. Obrona, ale piłka w grze. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. No i mamy powtórkę akcji bramkowej. Golkiper zdołał odbić trudny strzał w długi róg, ale miał pecha i piłka trafiła do nacierającego rywala, który nie miał już problemów, by umieścić ją w siatce. Na tablicy wyników 5-1. Alex Balde. Źle Barcelona, tracą piłkę. Gruić. Niesamowicie teraz ryzykował, wykonując ten wślizg, ale nie zawiódł. Ale może teraz będzie szansa. Akcja jeszcze się toczy. Mogło być groźnie, ale tu był spalony. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Zmiana kierunku, teraz środkiem. Zagrał teraz niezgodnie z przepisami. Będzie rzut wolny. I mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek.
Dośrodkowanie przejęte. Ależ doskonała sytuacja. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. To trafienie to była czysta formalność. Krótki dystans i bez większych problemów kieruje piłkę do siatki. Brawo. Iście hokejowy wynik. 5-2. Inigo Martinez. De Jong dostaje piłkę. I Rafinha. Lewandowski. Ależ tutaj kapitalny blok. I Inigo Martinez. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Otavio. No i tracą teraz posiadanie. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. I na razie zagrożenie wrzutką odroczone. Lewandowski. Oriol Romeu. I piłka do Zaidu Sanusiego. Sanusi. Piłka znowu w ich posiadaniu. Okazja! Nie zepsuć tego! Nie do wiary! Tu mogło być naprawdę groźnie. Atakujący zostaje powstrzymany w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. To mogła, wręcz powinna być bramka. Zabrakło precyzji w tym podaniu Lewandowskiego. Traci piłkę. Ze skrzydła w szesnastkę. I mamy gola, proszę Państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ugrać. Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję. Co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie? A i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Mamy dzisiaj grad goli. Obaj przeciwnicy najwidoczniej uznali koncepcję gry obronnej za nieistotny wymysł. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Pepe. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. De Jong. I Rafinha. Pedri gotów do odbioru. Odzyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. Gwizdek. Mamy rzut wolny. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Barcelona wygrywa to spotkanie. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to...